Liczby spełniające równania. Do tej pory zapisywaliśmy równania bez obliczania. W dzisiejszym temacie trzeba będzie wyliczyć tą naszą niewiadomą, czyli x, a czy jakąkolwiek dowolną literkę, jaką oznaczyliśmy. Pokażę Wam to na przykładzie z zadania pierwszego ze strony 190. Spróbuj zgadnąć, jaka liczba jest rozwiązaniem równania. I teraz tak. X dodać 5 równa się 12. W poleceniu jest, żeby to odgadnąć. Więc co dodać 5 do 12? Oczywiście 7. Natomiast na przykładzie tego równania chciałabym Wam pokazać, o co chodzi w rozwiązywaniu go. Zostawiamy sobie naszą niewiadomą po jednej stronie znaku równa się. Albo po lewej, albo po prawej, wszystko jedno, po której ona się znajduje. W tym przykładzie znajduje się po stronie lewej, czyli tego x-a zostawiamy sobie nadal po stronie lewej. Nie mamy już tu więcej żadnych niewiadomych, więc piszemy znak równa się i przepisujemy najpierw to, co jest za znakiem równa się. Za znakiem równa się mamy 12. Cały problem jest z tą piątką. Ona jest po lewej stronie, a lewą stronę mamy już zamkniętą, tak? Czyli tą piątkę musimy sobie przerzucić na drugą stronę znaku równa się. Tu mamy znak równa się i przerzucamy na drugą stronę znaku równa się. I pamiętajcie najważniejszą rzecz. Czy jak przenosimy z lewej strony na prawą, czy z prawej na lewą, jak przenosimy przez znak równa się z którejkolwiek strony na którąkolwiek, to zmieniamy znak. Jeżeli tu było plus 5, to po drugiej stronie będzie minus 5. I piszemy sobie pod spodem, bo równania rozwiązujemy jedno pod drugim. Nie piszemy tu dalej równa się, tylko jedno pod drugim. 12 odjąć 5 to 7. Wyszło nam to samo, co zgadliśmy. Nie zawsze będą takie proste przykłady. Czasami nie będzie się dało odgadnąć. Wtedy przyda się ta wskazówka. Myślę, że reszta zadania pierwszego nie sprawi Ci trudności. Pamiętaj, w przykładzie G i H, że najpierw wykonujemy działanie w nawiasie, potem dopiero mnożenie. Powodzenia! Zadanie drugie ze strony 190. Spośród liczb minus 1, 1, 3 wybierz tę, która spełnia równanie. Punkt A. 2x minus 3 równa się 3. Mamy do wyboru. Minus 1, 1 i 3. Możemy zrobić to w ten sposób, że sprawdzamy po kolei każdą z tych liczb, czyli w miejsce literki x podstawiamy najpierw minus 1, czyli 2 razy minus 1 odjąć 3 jest 3. 2 razy minus 1 to jest minus 2, minus 3 równa się 3. Minus 2 minus 3 to jest minus 5 równa się 3. Nie równa się. Lewa strona nie równa się prawej, czyli minus 1 nie będzie rozwiązaniem tego zadania. Sprawdzamy sobie następną. 1. 2 razy 1 odjąć 3 równa się 3. Czyli teraz w miejsce x wstawiamy 1. 2 razy 1 to 3 odjąć 3 to 3. 3 odjąć 3, 0 nie równa się 3. Lewa strona nie równa się prawej. Dobrze. Czyli 1 też nie. Wychodzi na to, że to trójka. Natomiast trzeba to sprawdzić, bo jeżeli pomyliliśmy się w którymś z tych dwóch przykładów, to trójka też będzie błędną odpowiedzią. Jeżeli wyjdą Ci trzy błędne odpowiedzi, to znaczy, że gdzieś jest błąd. 2 razy 3 odjąć 3 to 3. 2 razy 3 to 6 odjąć 3 to 3. Zgadza się. Lewa strona równa się prawej, czyli odpowiedzią na punkt A
jest cyfra 3. Spróbuj analogicznie do tego przykładu zrobić resztę. Powodzenia! Zadanie trzecie ze strony 190. Trzeba je wykonać identycznie jak zadanie drugie. Jest pytanie, które z poniższych równań spełnia liczba minus 2? Wskazówka, podstaw za niewiadomą, minus 2 i sprawdź, w którym z przykładów strona lewa będzie równała się stronie prawej. Zadanie czwarte ze strony 190. Zapisz odpowiednie równania i zgadnij ich rozwiązania. W poleceniu jest słowo zgadnij, to oznacza, że nie trzeba tego wyliczać, tylko popatrzeć na zapisane za chwilę równanie i odgadnąć odpowiedź. Jest prostokąt, który ma krótszą ścianę długości Y i dłuższą 10 cm. Obwód to 30. Obwód, przypominam, to jest to dookoła, tak? Czyli ile siatki jest potrzebne, żeby ogrodzić działkę. Skoro mamy krótsza ściana to Y, dłuższa to 10 cm, to jak to zapisujemy? Mamy dwie ściany, które mają długość Y i dwie, które mają długość 10 cm. Tak też to zapisujemy. 2 razy 10 cm plus 2 razy Y, a obwód to 30 cm, czyli to ma nam dać 30 cm. 2 razy 10 to 20, 2 razy Y to 2Y i to jest 30 cm. To teraz 20 dodać 2 razy co da nam 30? To ile wynosi Y? Wskazówka do punktu B. Kąt pełny to 360 stopni. To ile będzie wynosił kąt alfa? Powodzenia! Zadanie piąte ze strony 191. Zapisz równania, które odpowiadają poniższym rysunkom. Spróbuj zgadnąć, jakie liczby spełniają te równania. Sprawdź swoje przypuszczenia. Ja teraz przerysuję tak dość schematycznie ten rysunek. Tu jest 11. Tu jest a tu jest 3. Widzimy, że te długości tych dwóch odcinków są takie same. Ten ma 11 cm. 11 po prostu, bez centymetrów. A ten wyżej ma a i 3. Czyli to z tym jest dokładnie tyle samo, co to. I tak też zapisujemy. Nasze a dodać 3, czyli to całe, ma się równać to, czyli 11. To ile wynosi a? Odgadnij. Analogicznie do tego przykładu zrób podpunkt B. Powodzenia! Zadanie szóste ze strony 191. Którą liczbę z ramki można wpisać w miejscu znaku zapytania, aby rozwiązaniem otrzymanego równania była liczba 5? Rozwiązaniem równania ma być liczba 5. Wskazówka. Rozwiązaniem równania zawsze jest wyliczenie naszej niewiadomej. Czyli w tym przypadku x będzie się równał 5. To co trzeba zrobić, żeby wynik wyszedł 5? Którą liczbę podstawić? Jak to policzyć? Popatrz na zadania powyżej i spróbuj rozwiązać to zadanie samodzielnie. Powodzenia! Zadanie siódme ze strony 191 jest identyczne jak zadanie szóste. Jaką liczbę należy zastąpić kwadracik, aby równanie spełniała liczba 1? Równanie ma spełniać liczba 1.
co oznacza, że nasza niewiadoma, czyli x w tym przypadku, ma wynosić 1. To co trzeba zrobić? Jaki wyjdzie wynik? Zadanie 8 ze strony 191. W tym zadaniu jest pełna dowolność. Wybierz dowolną liczbę i zapisz dwa różne równania, które spełniają tą liczbę. Ja sobie na przykład wybieram 100. Mam zapisać dwa różne równania, które spełnią tą liczbę. Czyli na przykład 5 razy co da 100. Druga możliwość. 5 razy co dodać 50 da 100. Możliwości układania równań do dowolnej liczby jest nieskończenie wiele. A jakie są Twoje przykłady? Do zobaczenia. Do zobaczenia.